Jaki plan na mecz niedzielny z Norwegią, żeby ten brązowy medal właśnie pojechał do Chorwacji? Так, перше все мусимо скупити, але завжди трудно по того, коли вже граєш півфінали і найважніше концентрація, і зараз все залежить, як будемо приготовані в голові, по то всі віємо, це медал самі штрофства Європи і очевидно, це буде дуже трудний меч, але мислим, що мама ще сили і що можемо виграти цей меч. Głowa to jedno, ale takie przygotowanie fizyczne, kondycyjne to drugie. Nie jesteście już po prostu tym turniejem zmęczeni? Jak ta gra będzie wyglądać wasza w niedzielę? Oczywiście wszyscy są zmęczeni, nie tylko Chorwacja i Hiszpania i każdy kadr jest zmęczony, to jest normalne, ale kiedy grasz taki mecz za medal, dajesz ponad 100%. A jesteś zdziwiony, że będziecie właśnie o ten brązowy medal walczyć z Norwegami? Tak, ale muszę mówić, że całe mistrzostwo grają super piłkę ręczną i ich gra jest na bardzo wysokim poziomie i to, co są zrobili, oczywiście jest trochę niespodzianka, ale mają kwalitety i wszyscy muszą uważać teraz. To jest bardzo młody zespół, który gra na bardzo wysokim poziomie i czym rytm gry 60 minut i będzie na pewno bardzo trudny mecz. Pierwszy mecz w pierwszej fazie przegrali i pierwszą połowę bardzo dobrze grali, a w drugiej połowie dużo błędów zrobili, wtedy przegrali mecz, ale myślę, że to samo będzie oglądało, że będzie walka do ostatniej minuty.